Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Zaczynamy od BMW, o Boże, zaczynamy od Audi, a nie wiem na czym to się skończy, jakie BMW, co tam. Znaczy, mi się trochę myli Audi z BMW, dlatego że kiedyś BM-ki na drogach były takie... Jak się coś działo dziwnego na drodze, to gdzieś w pobliżu było BMW, a teraz wszystko to jakby przeszło na stronę Audi. Teraz jak widzisz, że coś ktoś wymusił, gdzieś ktoś nie użył kierunkowskazu, gdzieś ktoś coś dziwnego zrobił, albo wszystkie samochody się zatrzymały, to jest w pobliżu Audi, no. A kiedyś tak było z BMW, teraz z kolei BMW jeżdżą sobie spokojnie, nawet te starsze modele, a Audi po prostu szalałem. Jak gdzieś jedzie w pobliżu Audi, to wiesz, że musisz zwolnić, bo wymusi pierwszeństwo, wrąbić się pod maskę, albo będzie ci długimi świecić prosto w lusterka, po to, żebyś przepuścił go na dwupasmowej drodze. Dzień dobry. To jest właśnie Audi, które ja widzę na co dzień, na ulicach. No, dlatego mi się pomyliło Audi z BMW, bo kiedyś BMW-ki tak robiły. Dobra, ale co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy, już wam mówię co. Festiwal, playlistę festiwalową i tutaj musimy sobie zrobić nowy remix, showcase. Musimy sobie pójść tutaj i to jest coś nowego, ja to sobie sprawdzę, bo tam jest jakaś drobna zmiana w tym remixie i zobaczymy co teraz właśnie w tym sobie zrobili. Czekaj, musimy tam kawałek podjechać, bo niby się przeteleportowałem gdzieś tutaj w pobliżu, a jednak tak nie do końca, no nie? To jest oczywiście takie nawiązanie do fabuły gry Halo. Czy Halo, nie wiem jak to się czyta. Sprawdźmy. Solo. I lecimy. Tutaj dostaniemy sobie oczywiście inny samochód. I co, że on jest w innym kolorze i tylko tyle? Bo wcześniej mieliśmy ten sam samochód. I co, zmienił się jego kolor? Czy coś tam jeszcze dodatkowo się zmieniło? Raczej cała ta struktura będzie ta sama, że będziemy gonić za statkiem. I będzie trochę zmieniona... Będzie trochę zmienione otoczenie. No zobaczymy. Pillar of Autumn. Startujemy. Tak, to jest zajebiste, że zrobili ten taki... tą taką sferę, już nie pamiętam jak to się nazywało. Profesjonalnie, to chyba na trójce jedziemy. Dobra. To jest niby taka sesja treningowa. Weźmy sobie może, tutaj fajnie wygląda widok z kokpitu. Pyk. Patrzcie jak zajebiście się tu kropelki rozprowadzają, bo tutaj to jest taka krzywa szyba w tym aucie. I nim tak świetnie buja. Właściwie ta kamera jest bardzo fajna, ale bardzo fajna jest też kamera zewnętrzna, bo widać to zawieszenie jak świetnie pracuje w tym aucie. Krótkie biegi są coś. Chyba inaczej droga przebiega. Może nie? Chyba faktycznie inaczej droga jest, ale zaraz zobaczymy, bo wiem, że w tamtej, w tych poprzednich showcase'ach mieliśmy coś takiego, że jechaliśmy przez tunel na autostradzie, a teraz... Zobaczymy. Ktoś się tu rozwalił, what? Też będziemy chyba przez tunel. Także nie wiem co tu się zmieniło. Chyba inny kolor tego samochodu jest, który prowadzimy. Jest taki typowo wojskowy. 6 biegów mamy, tylko czemu mi tutaj biegi się skończyły? Ta, też na autostradę będziemy sobie włączać się do ruchu. I jump! Tutaj przydałby się tunel aerodynamiczny jeszcze, nie?
Żeby było coś takiego. Zią. Ty jak się, jak wystarczająco szybko jedziesz, to możesz nawet w pewnym momencie przeskoczyć nad tym wahadłowcem, który nad nami. O, shit, teraz już na pewno nie przeskoczę. Czemu to drzewo jest takie twarde? Tego to się nie spodziewałem, no teraz to już na pewno go nie dogonię. Ale jak będziecie sobie to jechać, to będziecie mogli właśnie przeskoczyć nad tym wielkim wahadłowcem w pewnym momencie. Chyba nawet za chwilę. No nie wiem, co tu się zmieniło, szczerze, bo chyba pogoda się zmieniła. I na pewno kolor, kolor z samochodu, ale samochód został ten sam. Jakby jeszcze strzelał z karabinu do tych obcych czy coś, to by było spoko, papa, papa na to. To nie jest do końca oskryptowane, może być tak, że czasami w ogóle nad nim nie przelecimy, nad tym wahadłowcem. A czasami może być tak, że go całkowicie przelecimy, będziemy przed nim i jeszcze od niego zahaczymy i się coś zgliczuje, nie? Może tak być. I pyk! To zrobione. No trochę się rozwaliłem tam po drodze, ale... jest jak jest. Sesja treningowa ukończona. Wygrałem sobie dość często wypadającego Aventadora Forza Edition i Dodge Chargera. O, mamy tutaj ciekawe wydarzenie. No i no, Cyślów balun. Znacie to? Ja tego teraz na odcinku chyba nie zrobię, bo tutaj trzeba mieć drużynę i można zdobyć sobie tą Z4 z 19 roku. Podejrzewam, że mam już ten samochód. Wcześniej był Lexus LFA, którego nie udało mi się zdobyć. Tu mamy jakiegoś Vulcana AMR do zdobycia w tych mistrzostwach. I mamy... mamy co? Super Wheel Spina. O! To można sobie zdobyć. Tu mamy nocne wyścigi. Tu mamy Honda NSX-R, wersja R. Dobra, to też tam online trzeba robić. I jest Jaguar I-Pace, tak? Do zdobycia za 50%. Kurde. Wypadałoby go zdobyć. Wypadałoby go, kuźwa, zdobyć. Jak robicie sobie te playlisty festiwalowe, to pamiętajcie, żeby zrobić najpierw te dwie rzeczy tutaj i wtedy będziecie mieli bardzo dużo punktów na start i myślę, że tego Jaguara trzeba sobie zdobyć. Zaczniemy sobie od może tych wyścigów nocnych. Pojadę sobie, dlatego że zależy mi trochę na tym samochodzie. Nie pamiętam, czy go mam, ale też trzeba to przejechać, chociaż jedne mistrzostwa, żeby zdobyć sobie tamtą furę tego Jaguara, więc sobie to myknę szybko. Ja tu mam nawet coś takiego, Type D Auto Union. Możemy sobie nim pojechać. A te wyścigi szybkie będą, myślę. Nie pamiętam, jak się już tym jeździło. Mamy tutaj znaczek Audi. Proszę bardzo. Kiedyś jakoś, jeszcze nie pamiętam historii tego Audi, ale to jakoś było, że to jakoś inaczej się kiedyś nazywało, teraz się nazywa tak. Ale ładny jest ten samochód, tak jak na klasyki. Chyba trzy biegi tu mamy. Bardzo długie są te biegi, dwójkę wbiliśmy i tak... zmuliło go. I one są bardzo trudne do opanowania na zakrętach, bo mają bardzo nikły docisk. I te koła są duże. To akurat nie jest aż tak źle, że mają wielki cal, ale są wąskie. Te klasyki warto sobie czasami gdzieś tam wystawić na aukcji, bo niektórzy ludzie skupują takie dziwne auta w grze tutaj i dostać można sporo kasy. Ale są i tak takie dużo rzadsze samochody od tych starszych, które można sprzedać na przykład za 20 milionów, nie? Ja taki samochód niedawno sobie kupiłem. Bo wiesz, jak grasz w Fordze już dużo czasu, to te pieniądze same się nabijają, to już nie musisz jakoś specjalnie się martwić. Masz, powiedzmy, jakieś tam swoje malowania, ludzie te malowania pobierają i na przykład jednego dnia wychodzisz z Fordzy, drugiego dnia się logujesz i masz 2 miliony więcej na koncie, nie? Czwórkę mamy, o, okej. No i jedziemy sobie już ostatni wyścig. Pyk!
Gaz do końca. Dziwnie się jedzie tym samochodem. Tak poprzedni wyścig to cały czas bokiem latałem. Tutaj jest trochę więcej prostych, to powinno mi jakoś pójść. Potem sobie zrobimy radary. Myślę, że sobie jeszcze online tam śmignę, żeby tego F-Pace'a zdobyć. No, myślę, że warto o niego powalczyć, dlatego że to jest to jedno z nielicznych elektrycznych pojazdów w tej grze i warto sobie go warto sobie go zdobyć. Tym samochodem, mówię wam, trochę się tak pływa. Jak zresztą tymi w ogóle starymi takimi open wheelami. One są takie właśnie pływające. Przednie koła mają pozytywnie zrobione. Oglądałem ostatnio jakiś taki film, wyścig jakimiś Goldwingami na jakimś torze. Jeden z tych Goldwingów właśnie wypadł z toru, tam taki filmik był po prostu wrzucony. Ale strasznie mi się podobała ta determinacja tych kierowców, jak jadą w takim ślizgu na jakimś zakręcie, bo wiedzą, że te samochody praktycznie wcale przyczepności nie mają. I leci ten samochód bokiem. Nie tak, że driftuje, po prostu on tak traci, jest na granicy przyczepności i jedzie do przodu, a jednocześnie tak bokiem. I tak, kurde, świetnie to było nagrane w tym filmie, że ja nie wiem, czy bym chciał jechać takim samochodem. I tak na granicy szczęścia praktycznie. Tam dużo czynników może wpływać na to, czy ty wypadniesz z zakrętu, czy nie. Może akurat trafi ci się jakaś kiepskiej jakości opona w jednym kole i do dupy i lecisz, nie? No, powiem wam, że fajne są takie wyścigi, jak się ogląda gdzieś starszych samochodów. Wiadomo, te nowsze, takie motorsportowe tematy też są ok, ale jednak te stare, tam tak dużo błędów może człowiek popełnić. Źle wbijesz bieg, jakoś tam... Tutaj to jednak masz jeszcze... Technologia cię jakoś tam może uratuje, nie? Jakoś lepsza skrzynia biegów, sekwencja i tak dalej. A te stare samochody to były takie... No hardcore totalny. Jeszcze kierownica ciężko chodzi. Wszystko takie przestarzałe. Nie wyobrażam się w czymś takim ścigać. Już nie wspomnę o tym, czym jedziemy teraz aktualnie. To jest w ogóle jakiś kosmos. Ja tak porównuję do rzeczywistości, ale to wiadomo, to jest Forza, nie? To jest tylko gra. No dobra, jakoś się przebiliśmy na pierwszą pozycję, a tutaj nie mam najwyższego poziomu trudności, ale to nie ma znaczenia, bo na tym poziomie trudności już można wszystko sobie ładnie zdobywać. Nawet jak ukończę na tej drugiej, czy trzeciej, czy nawet czwartej pozycji, to i tak mistrzostwa będą moje. Ja sobie poprzednie dwa wyścigi wygrałem. Pyk i boczkiem. Jest! Idealnie! Ciekawy kształt jest tego auta, tak... Porównałbym do jakiegoś zwierzęcia, ale żadne takie podobne nie przychodzi mi do głowy. Może jakiś wąż, czy coś takiego? Co to jest? Nie miałem go chyba jeszcze. Ty. Ja się nim przejadę, zobaczę jaki on jest. Nie wiem, czy tego F-Pace'a uda się zdobyć, ale to chyba sobie poza odcinkiem. A ogarnijmy sobie teraz tego, co wygrałem, bo trzeba by było przejechać tylko jeden wyścig, właściwie jedne mistrzostwo, może tak? Żeby go zdobyć, czyli trzy wyścigi. To wcale nie jest dużo, nie trzeba się było o niego bardzo starać. Bardziej mnie ten I-Pace interesuje, bo to I-Pace był, nie? Tu sobie jechałem takim samochodem, jego chyba można normalnie w garażu kupić. On się nazywa Napier Railton. Z 33 roku, to jeszcze okres II wojny światowej. Dobra, ej, napier. Tak? To tak, taka nazwa? Jest. Kurde, nie miałem go jeszcze, co to jest, gościu? No, tego auta nie miałem, warto było to pojechać. No, pewnie w Fordzie już było, kuźwa. Ja pierdziut. Co to jest? Gościu. To chyba jakiś wyścigowy, na pewno jakiś wyścigowy. Ty, on ma tu wydech! To jest ten, to wąskie takie, co tu wystaje, to jest jego wydech. I ma dwa wydechy, trzy wydechy ma! What? Patrz, jeden taki pionowo ma. I dwa poziomo na dole ma jeszcze wydechy. O co tu chodzi? Czekaj. Jaki dźwięk! Trójka. Trzy biegi ma, okej. Jezu.
Co to za aut? Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Ten pojazd. Słuchajcie, ten pojazd ma nie dwu, nie trzy, nie czterolitrowy silnik, nie ośmiolitrowy silnik, nie dwunastolitrowy silnik, a 24-litrowy silnik. Ma ten samochód W12, 24 litry. Przecież to jest... O co tu chodzi, gościu? 24 litry, to jest chyba mistrz, jeśli chodzi o pojemność silnika. Autentycznie. Jak 20, ale brzmi adekwatnie do tej mocy. Bieg, jedynka mu się bardzo szybko kończy, dwójka. No nie dziwię się, że on na takich niskich obrotach może sobie jakby śmigać. Tu nie ma, na Wikipedii nie ma parametrów jego takich dokładnych. No bo chyba w tych czasach to nie mierzono jakoś specjalnie chyba mocy, co? Nie wiem, jak mierzono wtedy moc. Tak, patrzę tylko, czy co my tutaj mamy. Dwieście siedemdziesiąt kilometrów na godzinę. I co ciekawe, ten samochód ma tylko hamulce z tyłu. Co to jest? Nie ma tu podanej mocy. Na wiki przynajmniej. A jest, jest, dobra, jest. 580 koni mechanicznych. 24 litry, słuchajcie. Zwróćcie uwagę, jak ładnie pracuje tutaj zawieszenie. Widać to wszystko, nie? Te resory tam. To chyba cała ta oś z tyłu. Widać, jak niezależnie to wszystko. Ach, piękne to jest. Musieliście nad nim trochę napracować, postarać, nie? Dobra, jedziemy chyba na autostradę. Ja nie spodziewałem się, że on będzie miał 24 litry. Myślę, a to jakiś samochód, jeszcze go nie mam. Zdobędę go sobie. A tu taki kosmos. To ja myślę, że cała tylna część tego samochodu to jest zbiornik na paliwo. To wygląda trochę tak, jakby, wiesz, oni te samochody budowali z rozbitych samolotów. Bo mają taki opływowy kształt, jakby jakaś taka trumna z doczepionymi kołami. Tak jakby wycięli skrzydła z samolotów i zrobili z nich samochód. Nie wiem, z kadłubów. Patrz, już 190. Ja tego silnika nie wymienię na nic innego. Chociaż te silniki, które byśmy mogli pewnie podmienić, to by dawały dużo, dużo lepsze, wiesz, osiągi, parametry, ale... Ale wow! Tak jakby oni dwie V12 złączyli. Czy nie wiem, czy to jest rzędowy silnik? To chyba rzędowy. Nie mam pojęcia. Kurde. Nie wiem, to jest W24. O, to jest tak. Czyli tam są jakoś zczepione ze sobą V12. Tak jak w Bugatti mam. Tylko że w Bugatti to mamy 16 litrów, a nie pieprzone 24. O co chodzi? Nie no, ma szansę osiągnąć takie... Tutaj w Fordzie Horizon fajne jest to, że jak już kupisz sobie jakiś samochód, czy zdobędziesz, jak on jest zrobiony, jak on jest całkowicie stokowy, bez żadnych przeróbek twoich i tak dalej, to ma faktycznie te parametry z realnego świata, czyli prędkość maksymalną, moc, może tam są jakieś delikatne odchyły gdzieś tam w którymś aucie, ale ogólnie osiągi pozwalają zrobić to, co tam gdzieś przeczytasz sobie w internecie na temat danego auta. W Wikipedii też często są jakieś pomyłki, często są jakieś nierealne dane. O tym aucie nigdy w życiu nie słyszałem. Trudno, żebym słyszał, jest bardzo dużo w sumie różnych samochodów, ale 24 litry to jest jakiś kosmos. Dobra, jesteśmy na autostradzie.
zrzucimy sobie na dwójkę. Biegi wrzucają się tutaj godzinę. Dobra, zobaczymy prędkość maksymalną. Na rondzie prosto. Mamy nawet lustereczko, takie sprytne, schowane za aerodynamicznym czymś. Tylko z tyłu hamulce, słuchajcie, idealne auto do driftu. Jeden hamulec, chyba ręczny tylko masz. Dobra, 250. Czwórki tu nie ma, to już jest ostatni bieg. 2500 obrotów dopiero. Chyba, nie wiem, to jest w czym to jest, no chyba w obrotach, na minutę, nie? Oni tam w UK to mają wszystko, na wszystko inne nazwy. Jakieś stopy, jakieś mile, jakieś, o co chodzi? Kto to tak wymyślił, nie? Teraz jedziemy trochę pod górę do tego, on tak... Czekaj. Jo. Nie no, na dawne czasy jechać tak niecałe 300 km na godzinę to był kosmos. To jak w naszych czasach jechać 500 prawie, nie? Albo ponad. Ale ciekawe auto. Sorry, ale ja go nie robię pod drift. Zresztą nie wiem, czy go bym opanował. To jest raczej auto takie, które mógłbyś zrobić. Właśnie, ja bym tylko sprawdził, czy można go jakoś, ten silnik jakoś przerobić, czy jest szansa na to, żebyśmy włożyli tutaj jakieś części do tego silnika, nie wiem, może jakieś turbo czy coś. On ma bardzo niskie obroty. Zobaczmy. Tak, mamy coś możliwe do włożenia, zobacz. 600 koni mechanicznych, chłopie! Zobaczmy, co możemy tu zrobić. Wkładamy tu wszystko, co się da. Moment obrotowy. Mamy ogromny, tylko tutaj jest inna jednostka. Ja sobie ustawiłem tak, żeby widzieć konie mechaniczne. No niestety. Karoseria jakaś taka powgniatana, no nie? Kosmos totalny. Ktoś to młotkiem chyba lepił. Tak, możemy sobie tutaj dać offroad. Na offroad możemy zrobić. Rajdowe zawieszenie. Ile mamy koni teraz w ogóle? 700, kurde. Samochód nie wygląda na tyle. Faktycznie z przodu nie mamy ani żadnych bębnów, ani żadnych tarcz. Z tyłu mamy tarcze jakieś malutkie. Proszę bardzo, hamulce tarczowe. Mamy roll cage, żeby nam się głowa nie połamała. Ale nie będziemy tego dawać. Odciążamy. Nie wiem, co tu jeszcze by można było odciążyć. Chyba... No, nie mam pojęcia co. A czekaj, wymieniliśmy skrzynię? Zostawmy tą skrzynię standardową, to jest taki znak rozpoznawalny dla tego auta. O kurde, patrz ile możliwości, ile opon możemy tutaj włożyć. Możemy dać vintage, które lepiej będą się trzymać. Możemy dragowe dać, chłopie, jakbyś chciał. Możemy dać shooterowe i możemy dać wersja Horizon. Dziwnie to wygląda, dajmy te vintage. Możemy dać szersze kapcie. Kurde. I z tyłu też. Patrz. Proszę bardzo. Zainstalowaliśmy tu lepsze hamulce, ale na szczęście z przodu hamulce nam się nie zainstalowały. Wizualnie przynajmniej. Zostawię takie wielkie balony, jakie są. Felgi moglibyśmy sobie wymienić na jakieś inne. Ale nie zrobię tego. Te są w porządku. I moglibyśmy zrobić nawet na 4 koła, co myślę, że większość graczy Forza Horizon się skusi. Osób, które posiadają ten samochód.
I jedną rzecz musimy sobie jeszcze sprawdzić. 750 coś koni mieliśmy teraz, nie? Jedną rzecz musimy sobie sprawdzić, czy można tu ustawić przednie hamulce. O nie, zobaczcie, można zrobić sobie, żeby był na przykład 100% naprzód hamowanie, albo tak, nie, że 0% na. Chodzi o to, że możemy sobie tu ustawić jakby naprzód czy na tył bardziej samochód ma hamować. Wiecie, o co chodzi? Trochę słabo. Dobra, tu dyferencja to oczywiście sprężyny jakieś tutaj. O, zobacz, trzy biegi. Teraz powinniśmy polecieć 215 mil na godzinę teoretycznie. No, 200 powinien polecieć, nie? Czyli prędkość maksymalna chyba nam jakoś nie poszła do góry. Dobra, zobaczmy, teraz żeśmy go mocno porobili, daliśmy mu szersze kapcie. Że bieg już przy samym starcie się kończy praktycznie. Jedynka znaczy się. On może sobie startować z takich niskich obrotów, dlatego że ma, podejrzewam, że ogromny moment obrotowy. Przy takiej mocy, chłopie, to jest jakbyś do jakiejś małej, do małego jachtu byś taki silnik. Nawet dosyć sporego, 24 litry. Te duże takie tankowce to mają tam tysiące litrów pojemności, ale to. Jurnicze, tu byś mógł naprawdę sporawy statek zasilić tym silnikiem. What? Totalny kosmos. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Zdobądźcie go sobie. To jest mega dziwny. Z przodu tarcze nam się zapaliły. Ekstra. Sup, homie? O, mam policyjny klakson. Zdobądźcie sobie go, bo jest mega, mega dziwny. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Hejka!